Klasa pochodna może zapewnić niestandardową implementację członka klasy podstawowej. Może nadpisać funkcjonalność klasy podstawowej, jak na przykład metoda toString. Możemy zastąpić tą metodę toString w klasie pochodnej. I w tym przypadku chcemy, aby metoda toString dostarczała informacji specyficznych dla instancji produktu. Dlatego zastąpimy metodę toString, zapewniając niestandardową implementację tej metody. I jeśli chcemy zastąpić metodę toString w klasie produktu, to możemy po prostu otworzyć klasę produktu i zastąpić ją tam. I przejdźmy teraz do Visual Studio, aby zobaczyć, jak to zrealizować. Jesteśmy teraz w Visual Studio w klasie produkt i chcemy nadpisać metodę toString. Napiszemy ją na samym dole klasy product i żeby to zrobić, musimy wpisać override, tak? I naciskamy spację. I to daje nam listę wszystkiego, co można przesłonić. Widzimy tu metodę equals, get hashcode i toString. IntelliSense udostępnia nam po prostu listę członków, których można zastąpić. I ta lista zawiera wszystkie elementy w dowolnej klasie znajdującej się powyżej w hierarchii, które możemy nadpisać. Nie wszyscy członkowie klasy są nadrzędni. Porozmawiamy o tym później w tym rozdziale. I my chcemy przesłonić metodę toString, no to wybieramy toString i Visual Studio automatycznie tworzy dla nas domyślny zestaw kodu. Ten kod po prostu wywołuje metodę toString klasy bazowej. I nie chcemy zwracać wartości z klasy bazowej, no bo my chcemy tą metodę przesłonić, czyli usuwamy ten kod tutaj, usuwamy to, tak? I my chcemy wyświetlić informacje o bieżącym produkcie, abyśmy mogli zwrócić jego nazwę, czyli zwracamy nazwa produktu i na końcu średnik. I to, co powinno się stać, to to, że za każdym razem teraz, gdy mamy dostęp do metody toString klasy produkt, no to powinniśmy zobaczyć faktyczną nazwę produktu, więc możemy to spróbować. Czyli wróćmy teraz, zapiszmy to, wróćmy do repozytorium produktów, product repository. Tutaj mamy postawiony breakpoint i będziemy teraz debugować nasz test. Otwórzmy sobie eksplorator testów i zaznaczmy ten test, pobierz produkt, debuguj wybrany test. I chcemy debugować ten test. I gdy nasz test zatrzyma się w tym punkcie przerwania, w miejscu naszego breakpointa, widzimy, nasz test zatrzymał się w miejscu przerwania, w tym breakpointie i jak sobie najeżdżamy na produkt, no to widzimy, mamy klocki. No ponieważ produkt został ustawiony na klocki i przez przesłonięcie metody toString debugger dostarcza nam teraz konkretne informacje o konkretnym obiekcie, na którym się znajdujemy. Aby ułatwić sobie korzystanie z debugowania, należy rozważyć zastąpienie metody toString w każdej utworzonej klasie. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej zobaczyć informacje o każdej instancji tej klasy podczas debugowania. Możemy sobie to zatrzymać, tak? I tak jak tutaj przesłoniliśmy toString na produkcie, to tak teraz możemy to przesłonić na naszych kolejnych klasach i na początek zaczniemy od klasy klienta. Mamy naszą klasę klienta, przechodzimy na dół klasy, wpisujemy override, naciskamy spację, no i mamy listę metod, które możemy przesłonić, override'ować, wybieramy toString, została nam dostarczona domyślna implementacja, która wywołuje toString na klasie bazowej. My oczywiście to usuwamy i dla klasy klienta będziemy chcieli zwracać imię i nazwisko. Imię i nazwisko. I średnik na końcu. No i w tym momencie przesłoniliśmy również metodę toString dla klasy klient. I teraz została nam jeszcze klasa zamówienie. I tutaj przechodzimy na koniec. Override, spacja,
chcemy przesłonić toString, bazowego wywołania metody toString nie chcemy i my tutaj będziemy chcieli teraz dostarczyć więcej informacji, zwrócić. Może chcemy na przykład zwrócić datę zamówienia, tak? Datę zamówienia, data i na przykład chcemy zwrócić identyfikator zamówienia w nawiasach. Tak na przykład. No to sobie tutaj złączymy te ciągi i damy zamówienie ID, no i na końcu jeszcze zamkniemy ten nawias. Oczywiście tu też musimy dodać łączenie ciągów i na końcu średnik. I w tym momencie, mimo że metoda toString ma taką samą nazwę, nazywa się toString w każdej naszej klasie, no to wygląda jednak inaczej w każdej naszej klasie. No bo w klasie zamówienia wygląda tak, że zwraca datę zamówienia i ID zamówienia. W klasie klienta zwraca imię i nazwisko, a w klasie produkt zwraca nazwę produktu. W każdej klasie metoda toString wygląda inaczej i w każdej klasie zwraca co innego. I to jest teraz dobry moment, aby wprowadzić kolejny nowy termin, jakim jest polimorfizm. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku.